Witamy serdecznie. Dziś mamy 9 dzień listopada 2023. No dlaczego uczycie nienawiści tą siostrę, co przyjechała z Ukrainy? Dlaczego? Przecież ja nigdy nie byłam świadkiem Jehowy. I co, uczycie ją, że ma ręki nie podawać? Ma nie rozmawiać? Moi bracia, Wojtek, Mirek, to taka miłość Jehowy jest. Mają miłość od Jehowy i nie rozmawiają ze mną, bo Jehowa im zakazała. To jest ten Jehowa taki niedobry, bo mama nas 5 urodziła, a Wojtek, Mirek, świadkowie Jehowy 24 lata ze mną nie rozmawiają. No bo ja głoszę Chrystusa Baranka, Jana 2 list, 9 werset, i kto nie przynosi nogi Chrystusowej. Jak karty się odwrócą, to już nas uczą, jak się zachować właśnie. Bo sekciarza po jednym, drugim napomnieniu unikaj. Ale teraz ich karcimy, Tytusa 1:13, żeby odrodzili w wierze. Bo oni mają organizację wiary, to mają tylko widzialne, fałszywych braci w świadkach Jehowy i sióstr. Nie mają wiary w Chrystusa Baranka, który zmartwychwstał jako król. Jest w niebie i przychodzi w prawdzie czystej miłości nieobłudnej przez jego uczniów Mateusz 23:1, Mateusz 23:8. Jest jeden nauczyciel Chrystus, a my jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie, Kolosan 2. Także są bracia, siostry u zielonoświątkowych, u wolnych chrześcijan, u Radia Maryja, u katolików, u Świadków Jehowy. No i to są ze świata. I dlatego mówię, jak świat słucha, mówi i świat ich słucha. 1 Jana 4:5. No tak, bryką taką. Tereska, no powodzenie. No, Tereska wdowa, nie wdowa, ma 4 córki, 2 mężami. Bo pewno może jeszcze żyją. No. Czarna limuzyna. Jak w rządzie. Już okulary miał założyć. Agent 07. To są agenci od Jehowy amerykańskiego. Oni tutaj w Polsce chcą przejąć królestwo, ale nie wiedzą, że to Chrystus, Król Polski, prawda z Polski wychodzi na cały świat i miłości my będziemy uczyć ich, bo Chrystus nas uczy w cierpieniach, że oni nas odrzucają, ostracyzm, gardzą prawdą Chrystusową, barankową. No ale to na nich przyjdzie, bo nie nauczyli się miłości prawdziwej, tylko się zamknęli w organizacji chorej miłości. Jehowa uczy miłości, ale tej owocem ducha, ale prawdy, jak nie chcą przyjąć prawdy Chrystusowej, to ich miłość jest Sodomą Gomorą. Bo bez prawdy ani rusz. Prawda wyzwala ze śmierci kłamstwa diabła. Jana 8:32. Poznacie prawdę, czyją prawdę? Jana 8:12, Jana 9:5. Kto jest tą światłością, prawdą, dniem, który zaświta w ich umysłach i sercach? 2 Koryntian 6, rozdział 1:18. I co ma wspólnego Chrystus z Baliarem, z Jehową, z Ellen White, z Trójcą? Chrystus nie jest podzielony, także chrześcijanie się pochcili do mafii religijnych, mają swoich przywódców w sukienkach i w krawatach, no i są przeklęci, bo idą za człowiekiem, bo ich zastraszyli naukami ludzkimi, tradycjami. Jeremiasza 17:5, przeklęty człowiek pokłada nadzieję w człowieku. Mamy słuchać ludzi, kierować się zdrowym rozsądkiem, logicznym myśleniem, miłością Chrystusa, głodnego nakarmić, spragnionego napoić, tak jak Chrystus uczył. Nie dać się wykorzystać tych, co naciągają. No, nauki Chrystusa mieć w sercu. Chrystus. I chodzi, przykazania Boże w sercu. Spódnice, dobre. Na pierwszym miejscu właśnie Boga Chrystusa. Aha. Mamy. Czyli mamy zamordowanego króla Izraela i zamordowali go, dzisiaj go mordują słowem kłamstwa, mordują prawdę Chrystusa, która i tak wyjdzie na jaw, ona sama się obroni w czasie, to jest kwestia czasu. I król prawda Chrystusowej Iskra z Polski, ale prawdy Chrystusa. Czyli iskra to jest taki, że odpala silnik, zapłon i wtedy wybuchnie prawda na cały świat i każdy zobaczy, co zrobił z prawdą Baranka. Także Pismo Święte jest przeklęte, bo wszędzie, gdzie jest tam tak pod latarnią najciemniej,
Czyli jak ktoś ma tylko ducha prawdy, który oświeca nasze umysły, bo diabeł zaślepia i w prawdach, w słowach prawdy jest prawda. Król króluje, czyli królować znaczy służyć. My służymy Świadkom Jehowy. Łukasza 14:15-24. Zapraszamy ich na wesele z prawdy baranka. Objawienie 19:7-9. Bo Jezus ma żonę, Jana 3:29. Ta żona jest posłuszna Chrystusowi. 1 Koryntian 11, rozdział 1-3. Także jak żona ma męża niewierzącego, no to idzie za barankiem, a mąż, jak jej nie bije fizycznie, to się uświęcają, tak, baranku. Bo jak jedna osoba wierzy, to już dzieci są święte, czyli się uświęcają. 1 Koryntian 7, rozdział od 1-40. No a życie jest krótkie, bo jak prawdy nie przyjmują, nie podłączą się pod ducha prawdy, no to umierają w świecie diabła i nawet nie dożywają 120 lat, jak mówi pierwsza Mojżesza, czyli rodzaj 6 rozdział. Że to życie miało tyle trwać, jak wyszli z arki od Noego, z potopu, tak? Ale Noe budował arkę, uratował całą rodzinę i dzisiaj kto nie dba o swoich, jest gorszy od niewierzącego. Dlatego moją rodzinę rozwił system Świadków Jehowy, moja wina. Katolik ukradł mi żonę, nie pożądaj żony, moja wina. Ale Chrystus jest moim Bogiem, moim barankiem, ojcem, królem, nauczycielem, zbawicielem. Jest nade mną i w duchu prawdy Jana 14:17 błogosławimy. Błogosławimy, proszę aniołami.